Cześć kochani, witajcie w nowym vlogu. Tak naprawdę jeszcze nie wiem, jaki będzie tytuł tego vloga. Poradnik, przewodnik, triki, dzięki którym ubrania dłużej mi służą, dzięki którym ja wiem, jakie ubrania wybierać. Jeśli taka forma vloga się spodoba, to łapka w górę, subskrybujcie kanał. I zaczynam już od razu. Od tego, że ubrania są dla nas, a nie my dla ubrań. Ubrania mają pasować do naszej konkretnej sylwetki i to tylko my wiemy, w czym będziemy wyglądać najlepiej. I niejednokrotnie ja tutaj, czy na Instagramie, czy tu pokazuję Wam różne stylizacje, różne wzory, fasony, ale to Wy wiecie najlepiej, w czym wyglądacie dobrze. A jeśli nie wiecie, to pamiętajcie, stara zasada, robimy zdjęcia, pach, 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 albo prosimy kogoś, żeby nam zrobił i potem sobie przeglądamy. Aha, w tym odcieniu dobrze wyglądam, aha, w tym źle, to jest fason dla mnie, a to niekoniecznie. Pamiętajcie o tym, bo to po prostu się sprawdza. Niejednokrotnie widzę, że panie w większych rozmiarach, w rozmiarze XL czy XXL, wybierają wielkie workowate ubrania, myśląc, że ukryją te dodatkowe kilogramy. No nie, tak to nie działa. Im bardziej workowate, albo wręcz przeciwnie, im bardziej coś dopasowane, tym wcale nie wygląda to dobrze. Czasami wygląda to wręcz tanio. Popatrzcie na moją Karolę, która jest w takim rozmiarze 42. Mniej więcej i ona zawsze umie sobie tak to ugrać, że tu coś tam włoży z boku, tutaj założy spodnie woskowane, podkreśli nogi. Tak manewruje tymi stylizacjami, że świetnie wygląda, mimo większego rozmiaru od mojego, tak? Ale to jest na takiej zasadzie, że ona sobie stanęła przed tym lustrem i pokombinowała, tak? Zobaczyła, że z tej strony jak włoży bluzkę, to jest fajnie, a jak ona jest luźna, to nie do końca. Trzeba sobie kombinować. Ubrania muszą być wygodne i komfortowe. Nie za obcisłe właśnie, nie za wielgachne. Wszystko ma fajnie grać. A jeżeli ubrania są komfortowe, to my wtedy czujemy się dobrze. Czujemy się na pewne siebie w tych ubraniach. Nic nie powinno nas drapać, przeszkadzać. Spodnie nie powinny być za krótkie. Ja ostatnio niestety musiałam dwóm markom odzieżowym podziękować za współpracę. No nie wyszło, tak? Bo spodnie były za krótkie, bo coś właśnie mnie drapało, bo jakieś tam włoski ze swetra gdzieś tam zostały na spodniach. Nie pasuje mi to, ja nie mam na to czasu. Dla mnie to musi być idealne, bo ja rano wstaję, wskakuję, co tam leży i fajnie wyglądam. O to walczę tutaj, żeby wszystko było modne, wygodne, komfortowe, a jeżeli takie będzie, to Wasza pewność siebie w tych ubraniach będzie dużo wyżej. Ja dobrze czuję się w szpilkach, kiedy zakładam szpilki, lubię chodzić w szpilkach, nie mam z tym problemu, że jestem nawet tam w szpilkach troszkę wyższa od pana małżonka, on w ogóle nie ma. W każdym razie chodzenie w szpilkach nie jest dla mnie problemem, no bo ja miałam łatwiej, byłam modelką, uczyłam się tego. Natomiast jak widzę, jak niektóre panie tam próbują, albo po 6 godzinach zmęczone te stopy, nie fajnie to wygląda. Trzeba się tego chodzenia w szpilkach nauczyć, w domu, potrenować, po prostu, nawet z YouTube'em włączyć, jak tam inne te dziewczyny, modelki chodzą i po prostu potrenować. Nagrać się też i zobaczyć, jak wyglądamy. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja we wszystkim fajnie wyglądam, bo ja mam świadomość, że na przykład w sukienkach o długości midi, tak, czyli do połowy łydki, czy w spódnicach takich rozkloszowanych do połowy łydki, ja wyglądam źle. Mam wrażenie, że wyglądam na dużą babę, mam wrażenie, że takie sukienki mnie postarzają i ja tego po prostu nie wybieram, bo ja się nie czuję komfortowo, nie czuję się pewna siebie w takich sukienkach. Policzcie na palcach, chyba jednej ręki, tyle lat na tym vlogu, ile ja razy się pokazałam, czy tu, czy na Instagramie w takiej długości. Nie czuję się dobrze, wolę krótkie sukienki, albo wolę spodnie, albo krótkie shorty. W tym, co się czuję najlepiej, w tym chodzę i już. Słuchajcie, nie lubię pogniecionych ubrań, mam z tym kłopot, nie podobają mi się też. Wygląda to niechlujnie, tak? Także na innych osobach, kiedy tam gdzieś jest pognieciony. Co innego, oczywiście tam wychodzimy z samochodu trochę pognieciony, ale mi chodzi o takie gniecenia prosto z pralki, tak? Bo czasami rzeczywiście strzepiemy coś i nie trzeba tego prasować, a czasami jednak no, wymaga to prasowania. Dla leniwców, my wzięłyśmy coś takiego z Karolą do Londynu, one to z siostrą odkryły, takie żelazko w sprayu, czyli taki spray, coś jest pogniecionego, naciągamy to mocno, sprayujemy, czekamy chwilę i po prostu to jest jakby wyprasowane. Ja sobie ostatnio zainwestowałam i kupiłam po prostu takie zwykłe żelazko parowe, składane, mało miejsca zajmuje i czasami gdzieś tam ciach, jak trzeba, to się tutaj sparuje tym żelazkiem, wyprasuje, ponieważ ja nie chciałabym pokazywać Wam się tutaj na kanale w jakichś pogniecionych ubraniach. To źle świadczyłoby o mnie, tak? Wolę, żeby to było wszystko schludne i z klasą. Słuchajcie,
Kolejna rzecz. Jak przechowuję ubrania i mam te piękne swetry z kaszmiru, z angory czy z wełny, z większą domieszką wełny, to ja je niestety trzymam na półce. One sobie tak nie wiszą na wieszaku. Na wieszaku wiszą te na przykład z wiskozy albo z bawełny, z większymi domieszkami. Takie, które wiem, że mi się nie wyciągną. Natomiast te droższe, te z naturalnymi włóknami, to ja o nie dbam. Po prostu one są złożone gdzieś tam w szafie i to jest naprawdę dobry myk. Warto. A jeżeli na przykład przychodzi lato, no to ja sobie je wynoszę w inne miejsce, chowam sobie na ten czas wakacyjny i potem po prostu jesienią wyjmuję. I to jest bardzo dobry trik. Te eleganckie, drogie swetry po prostu trzymać złożone na półce. O odcinaniu tasiemek, tak, które gdzieś tu wystają, mówiłam. Wielkich tutaj wewnątrz swetrów, metkach też mówiłam. Ale nie mówiłam o jeszcze jednej rzeczy. Którą odcinam, a mianowicie czasami się zdarza w tych takich sieciówkowych rzeczach, że gdzieś tam jakaś nitka, tak? Tu jest albo tu. W Presce mi się to nie zdarza, jak dostaję nowe ubrania z Preski. Natomiast w tych sieciówkowych tutaj, ostatnio tam w H&M-ie, gdzieś jakaś nitka się pojawi. Ja je zawsze odcinam, zanim pójdę, wyjdę z domu, tak? Czyli wszystkie takie luźne nitki odcinamy, bo to wygląda po prostu niechlujnie, niefajnie, a to zajmuje pół sekundy. Słuchajcie, nie używam proszku do prania, używam płynu do prania. Dlaczego? Bo z tym proszkiem niejednokrotnie było tak, że gdzieś mi tam zostawał, pralka dobrze nie wyprała, nie podoba mi się to, tak? I czasami jakieś takie właśnie coś białego zostawało na materiale, to był właśnie proszek. Wolę płyn do prania, natomiast jeśli chodzi o płyn do tłukania tkanin, no to ja na przykład wiem, że do puchówek, do takich ortalionowych rzeczy, no to nie dodajemy, tak? No to wiadomo, wolę przypomnieć, ale generalnie płyn do tłukania tkanin lubię, kiedy pachną ubrania, więc stosuję. Natomiast proszku nie, kapsułek takich do prania raczej nie, chyba że tam do pościeli czy do ręczników, bo czasami też mi się zdarzało, że się nie do końca rozpuszczały. Ale taki płyn do prania wolę niż proszek taki. Idziemy dalej. Jak kupuję daną rzecz, ja odcinam te metki, ale najpierw czytam, tak? I mniej więcej od razu wiem, tak, że to 30 stopni, 40. Ja to po prostu zapamiętuję. No i wiadomo, te bawełniane rzeczy, na których mi zależy, to piorę w 40 stopniach, ale w krótkim programie. Mam taki program 20 minut. Natomiast są rzeczy, które piorę w 30 stopniach, trochę dłużej, trochę krócej zależy. Ja to po prostu wiem. No po prostu, no mi się nie zbiegają rzeczy, nie zmniejszają. Ja mam 15-letnią pralkę i jakby działa, tylko wiem, że niektóre rzeczy wymagają odświeżenia, więc żeby zachować dłużej daną rzecz, to ja piorę je w krótkim programie, tak? No ale wiadomo, że bielizna, skarpetki, no to w takim dłuższym, 50-iluś minutowym, wiadomo. Dopasowuję moją pralkę, moje pranie pod rzeczy, które mam do wyprania. Czyli na przykład, jeżeli mam coś delikatnego do wyprania, to ja sobie to czekam. Nie lubię prać jednej rzeczy, bo to raz nieekologiczne, a dwa wolę, żeby tam w tym bębnie kilka rzeczy właśnie delikatnych razem się tam mieliło, niż jedna rzecz. To tak nie robię. Wolę sobie nazbierać i po prostu mam. No tak jak każde, no nie wiem, może pierzecie na bieżąco, ja nie, ja piorę raz w tygodniu, w piątek, tutaj jeansy niebieskie, tu czerwone, tu jakieś tam białe i sobie to dzielę, tutaj właśnie delikatne i ma to ręce i nogi, u mnie się sprawdza, tylko no rzeczywiście ja mam trochę łatwiej, bo mam pranie. Małą po małą, ale mam pranie. Słuchajcie, nie kupuję rzeczy w tych najtańszych, dyskontowych sklepach, nie ściągam ubrań z tych AliExpressów, czy te Shiny i te inne rzeczy, no nie. Ogólnie, jeśli chodzi o sieciówki, no to wiecie, kocham Massimo Dutti, czasami coś tam kupię w H&M-ie czy w Zarze, ale to po Karole mi tam pokaże palcem, że mam to kupić. Oczywiście, no, to jest kanał tutaj mój modowy, ja jakoś tam doradzam Wam modowo, ale ja też no, muszę sobie trochę tych nowych rzeczy czasami coś pokazać, z czymś, co się łączy, Wam pokazać, więc czasami rzeczywiście te rzeczy no, kupuję, jak każda kobieta. Ale rzeczywiście jestem wierna Massimo, jakby jakoś ta Massimo jest ok, z małymi tam wyjątkami, czasami gorzej, czasami super, ale ja też, słuchajcie, korzystam z tego, że kupuję w outletach, tak? Gdzieś tam przyjeżdżam, a wejdę, tak? Bo Marcelowi kolejna para spodni by się przydała. A takie z dyskontu, ja Wam mówię, 4 razy 5 ubierze i wyglądają już nieciekawie. To już wolę takie właśnie na przykład w Benettonie mu coś kupić,
czy właśnie Majoral w tej hiszpańskiej, że dłużej ponosi chłopak i to po 10-20 praniu cały czas dobrze wygląda. Czyli tak, lubię outlety, lubię kupować podczas wyprzedaży i w ogóle ja nie mam z tym kłopotu. Czasami coś mi się podoba w Massimo, ja poczekam, tak? Poczekam, a jak nie kupię tego, to znaczy, że nie było mi to pisane, bo się wyprzedało. Jakby to są tylko ubrania, ale rzeczywiście staram się kupować w tych troszkę lepszych sieciówkach. No i to tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Jeśli macie coś do dodania, to koniecznie pod vlogiem dajcie znać. Tak wiecie, stanęłam, powiedziałam to, co tam mi ślina przyniosła, głowa podpowiedziała. Mam nadzieję, że ten vlog się spodoba. Łapka w górę, subskrybujcie kanał i czekam na Wasze komentarze, o czym ja tu jeszcze nie powiedziałam. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Pa!